się. Strzela, woda nie jest niebieska. Umieram z pragnienia. O nie. Nie rozumiem, o co chodzi z tym rowerem. Dopiero co kupiłem jej nowe, a ona jeździ na starym. Smurfy to mają smurfne życie, co? Tak! Oglądacie tą bajkę w Puls Kids na kanale Puls 2? Napiszcie mi w społeczności. My oglądamy codziennie aż 2 odcinki. Tak, od poniedziałku do piątku o 19. Siala, mam super fajny pomysł! Jaki? Chcesz być smurfem? No jasne! To daję ci challenge cały dzień na niebieczko! Super pomysł, ale już jest trochę późno. Dajcie dużo łapek w górę dla Siali. A ja zacznę mój challenge jutro z samego rana. Lubię niebieski kolor, to będzie chyba łatwy challenge. O, witajcie! Już 9? Napiszcie mi w społeczności, o której wy wstajecie w wakacje. Lubię zacząć dzień od fajnej stylówy. I co, fajnie? Siala, co ty wyprawiasz? No jak to co? Ubieram się, nie widać? Gdzieś masz stelent na niebiesko. No tak, zapomniałam. Daj mi sekundkę. Oj, Siala, Siala. Siala, masz minutę. Szybciej. I co, fajnie? No to nie jest niebieskie. A właśnie, że jest. Pasuje? Może być. Co to za hałas? Tata, co ty tam robisz? Sara, jak wieczorem zamykasz balkon, to upewnij się, że nikogo tam nie ma, dobra? Sorki, tatuś. Co? Byłem tam całą noc. Właśnie, która jest godzina? Już po 9. Co? No zaraz muszę siadać do pracy. Umyję tylko zęby. A moje ząbki umyliście? Właśnie, ząbki. Sala, co ty robisz? No co? Nie możesz myć zębów w tą ciotką. Faktycznie jest różowa, ale ja nie mam niebieskiej. Ale tata ma. Co? To jest obleśne. Co? Przegrywać challenge? Nigdy. I niebieska pasta. To pasta dla dorosłych. Ona jest strasznie ostra. Proszę. No dobra, spróbujmy. Tak naprawdę tutaj jest cioteczka taty. Cii, ona nie wie. O, fu! O! Mówiłam ci, że się mszcza. Dzieci, chodźcie na śniadanko. Chodź, Wiktor. My chcemy płatki. Idę, proszę. Uhu, niebieska miseczka, mogę jeść. Mleko jest białe, a ty nie możesz. No faktycznie, i co teraz? Czy znacie jakiekolwiek niebieskie jedzenie? Napiszcie mi w społeczności. No nie znam, to będziesz dzisiaj głodna. Zaraz, mam pewien pomysł. Gdzie to jest? Tu nie. Staro, wszystko w porządku? Tak, wszystko okej. Okej. Dobra, idę do biurka pracować. Pa, pa, mamuś. Tu nie. Chyba wiem. Mam, to powinno załatwić sprawę. Tu masz. Zaraz się przekonasz. Hi, hi, hi. Wow, zmienia się. Faktycznie, teraz możesz jeść. Dobra, chwila prawdy, skosztujmy. Całkiem niezłe. Sprawdźmy, czy płatki też zmienią kolor. Masz niebieskie zęby. Prawdziwy niebieski challenge. Tak, tak, zmieniają się. No to śniadanko zaliczone.
zrobimy cios. Mikuś, nie przeszkadzaj, bo stracę wenę. No dobra, zaraz ci coś wysmerfuj. Co ona robi? I gotowe. Mikuś, chodź zobacz, co ci wysmerfowałam. Wow, smerfy! Smerfne, co? Dzięki, Sala. Idę czytać. No to teraz będę miała smerfny spokój. Mam tutaj kolorowankę, bajki i naklejki. O, jaka duża! Będę mieć dużo do kolorowania. To jest cała wioska smerfu. Ale fajnie! Książka naklejkami. Ohoho, ile tych naklejek? Bardzo dużo. Tu jest 1000 naklejek. O, są też fajne zadania. Dajcie łapki w górę, jeśli lubicie smerfy. I obraz jest gotowy. Umieram z pragnienia. Sala, co ty robisz? Woda nie jest niebieska. Ale Wiktor, błagam, umieram z pragnienia. Znasz zasady? No dobra. Ona ma dziś trudny challenge. Skąd ja wezmę niebieskie picie? Ja? Płaciłeś coś moją kartą? No, brakuje mi kasy na koncie. Zostawcie mi milion łapek w górę, żeby udało mi się zwędzić tacie ten napój. Kochanie, płaciłeś coś ostatnio z mojego konta? Co? Nie, dlaczego? Zobacz, brakuje mi tutaj 500. No patrz, ewidentnie tutaj ktoś coś płacił. Ja naprawdę muszę się już napić. No, sama zobacz, a tu? Ale to ty płaciłeś. Co? Ach, no tak. Co to kupiłeś? Skafander kosmiczny? Zupełnie o tym zapomniałem. Po co ci skafander kosmiczny? No co, nigdy nie wiadomo, trzeba być przygotowanym, nie? Nareszcie. Co za ulga. Wiktor, nie, zaczekaj, zaczekaj, nie. Uff, na szczęście jest zabezpieczona. Co ty chciałeś zrobić? Muszę wyśmelfować domek, jestem placuś. Piłą tatę, zwariowałeś? Nie przeszkadzaj. Jak tata to zobaczy, to wysmerfuje cię na całego. Zaraz ci załatwię zestaw do majsterkowania dla prawdziwych smerfów. Wow! To było szybkie. Jerzyk! Jest piła i młotek! Teraz będę mógł śmelfować. No teraz się fajnie śmelfuje. Ale smerfny dzień! O, już 13. Zostało mi jeszcze 11 godzin mojego challenge'u. Jakoś wytrwam, ale możecie mi w tym pomóc, wciskając łapki w górę. Hej dzieciaczki, idziecie na rower? Nie, ja śmelfuję. Ja pójdę. To chodź, mam mało czasu, musimy zdążyć przed obiadem. Sala, czekaj. Co jest? Twój rower nie jest niebieski. No faktycznie, ale twój rower jest niebieski. Mogę go pożyczyć? Nie. A ja na czym będę jeździć? Śmelfujesz mi coś jeszcze? No dobra, dzisiaj mam smerfny dzień. Jerzyk, pomożesz? Ponoć coś czeka na ciebie w salonie. Dzięki, Jerzy. Wow! Ale smerfowe auta! Jakie ono duże! Wow! Można w nim dawać smerfy! I przewozić! W szkole ci nie mam smerfów zabawy. Teraz szybciej, bo nie zdążymy na obiad. Nie rozumiem, o co chodzi z tym rowerem. Dopiero co kupiłem jej nowe, a ona jeździ na starym. Ale zgłodniałam po tej przejażdżce. Zjadłabym konia z kopyta. Nie możesz. Konie nie są niebieskie. Wiem, tak się mówi. Dzieciaczki, chodźcie na obiadek, a ja wracam do pracy. O, pychotka! To nie możesz jeść, bo to nie jest niebieska. Faktycznie, ale tym razem też użyję mojego niebieskiego barwnika.
Chyba ci to nie wyjdzie. Nie smakuje ci? Nie najadłam się tym obiadem, był naprawdę niedobry. Na pewno mamy jakieś niebieskie jedzenie. Zaraz coś wysmerfuję. Wow, ile słodyczy! Słodycze! No dobra, czas powybierać niebieskie słodkości. Zrobię sobie słodkie spaghetti. 3 smerfy i 3 smerfne gumki. Teraz trochę doprawimy. Kilka miśków. Okej, mogę jeść. Czekaj, talerzyk też musi być niebieski. Ale skąd ja wezmę niebieski talerzyk? Dzieciaki, nie uwierzycie, widziałem w naszym ogródku jakiegoś jeża. Siedział na tym. Właśnie tego nam brakowało. Dzięki, Tatuś. Zaraz, czy to moje słodycze? No przecież miałeś przejść na dietę. No tak. Może to nie jest najzdrowszy obiadek, ale jeden dzień w roku może być. Niebieskie spaghetti, pychotka. Hej dzieciaczki, skończyłam wcześniej pracę, co powiecie na lody? Tak! Jak smakują lody? Są smerfne. Aha. I patrzcie, jaka idealna kula. Smurfowo, że tu się wybraliśmy. Co wy tak z tymi smurfami dzisiaj? A nic, mamy smurfny dzień. Jeśli lubicie smurfowe lody, napiszcie w społeczności. Która godzina? Już pół do 7. Co już tak późno? Za chwilę zaczną się smurfy. Mama, jedziemy do domu, szybko! Co? Już pół do 19:00, zaraz będą smurfy. Halo Sara, gdzie wy jesteście? Zaraz smurfy się zaczną. Szykuj popcorn, zaraz będziemy. Okej, okay, już się robi. I co, Tatuś, już jest? Wszystko gotowe? O, już jest Jerzyk, zaraz się zacznie. A czemu Jerzyk często się pojawia? Bo Jerzyk to taki przewodnik po świecie Pulse Kids. Sara, to nie jest niebieskie, nie możesz. No faktycznie. Jak to będziesz oglądała smurfy bez popcornu? No, dzisiaj sobie odpuszczę. Przypominają mi się czasy dzieciństwa, wtedy smurfy też leciały o 19:00. Ty oglądałeś smurfy, kiedy byłeś mały? No pewnie, smurfy to bardzo znana bajka. A czy wy też oglądacie smurfy razem z rodzicami? Napiszcie w społeczności. To był smurfny challenge. Pamiętajcie, że smurfy możecie oglądać od poniedziałku do piątku o 19:00 w Puls Kids na kanale Puls 2. Nawet 2 odcinki. Jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!